Witam w kolejnym odcinku. Tak więc dzisiaj trochę tak inny filmik będzie. Mogę powiedzieć, że bardziej taki trochę komputerowy. No więc mamy tutaj płytę i pod soket AM4, pod procesory AMD. Jest to gigabajta płyta B450M TS3H, ale to nie tylko tych płyt się pewien problem tyczy, bo to też inne płyty mają podobne problemy, więc przejdziemy do rzeczy. No problem jest taki, że dużo ludzi, czytałem, składa te płyty, no i niestety po złożeniu odpalają komputer i niestety jest czarny ekran. No i tutaj ja w sumie doszłem, czym jest tutaj w tym przypadku problem, to zaraz wam powiem. Czyli w moim przypadku było tak, no ja miałem akurat starą mysz, starą klawiaturę jeszcze pod stare porty PS2. No i to jest stary monitor chyba, który ma ponad 10 lat, tak więc no ja też wszystko złożyłem, wszystko fajnie, pięknie i no niby to się uruchamia. Z początku mi się nie chciało w ogóle tam obraz mi się uruchomić, był czarny ekran. Jeden sygnał sygnalizujący uruchomienie płyty z BIOS-u, czyli jedno piknięcie. Czyli wskazywało na to, że wszystko jest ok. Z początku mi się tam kilka razy nie chciała ta płyta uruchomić, że tu resetowałem BIOS i tak dalej. No i niby wystartowało, ale później znowu był problem, że na przykład gdzieś już coś tam zapisałem, jakieś ustawienia w BIOSie i się komputer zresetował, no to niestety już nie było obrazu. I no i więc trochę pogrzebałem, no i doszłem do wniosku i takiego, że w czym był problem, no to przede wszystkim stary monitor, który miał jakieś problemy po prostu z rozdzielczościami, no i coś tam niekompatybilne już było, bo po prostu po resecie nie wstawiał, no nie było już po prostu obrazu, płyta się tak samo po restarcie uruchomiła i no wszystko pięknie, ale niestety już po restarcie nie było obrazu, więc monitor, stary monitor niestety nie jest już kompatybilny z tymi płytami. I może też nie działać, tak jak w moim przypadku musiałem wymienić monitor. I na drugim problemem to są mysz, która była na starej płycie mojej, chodziła. Choć też czasami jakieś tam problemy, coś było, bo czasami coś po prostu nie działało. Czasami przestawała tam już działać, tak samo klawiatura. A mysz na pewno uszkodzona, no bo ja to podłączałem. Później wszystko podłączałem osobno, posprawdzałem mysz i klawiaturę. No i niestety mysz wymieniłem. Tak więc no wymieniłem monitor, wymieniłem mysz. Klawiatura jest nadal ta stara, ale ona też jest do wymiany, bo ona jest też prawdopodobnie uszkodzona, bo czasami przestaje działać. Więc tutaj miałem w tym przypadku i dwa problemy, można powiedzieć. Takie główne, dlaczego płyta później już nie miała obrazu. Ale przejdziemy jeszcze do innych problemów z tymi płytami, bo dużo ludzi ma też tak, że też wszystko składa i wkładają normalną zewnętrzną kartę PCI Express i też im to nie chce działać. I no i co w takim przypadku zrobić? No można spróbować tak jak ja, czyli też coś może być niekompatybilne z monitorem, mogą być różne objawy, może być czasami uszkodzony kabel SATA, czy jakieś tam inne przejściówki, które używamy, mogą być po prostu niekompatybilne, bo mogą być uszkodzone, tak więc też już widziałem takie przypadki na internecie. No, przede wszystkim, jeśli ktoś używa takich Molexów, takich przejściówek, też może coś być nie tak, czy samych kablów SATA. Też może to spowodować, że nie będzie obrazu, albo będzie coś się resetować. No dobra, czyli ja wracam teraz do innego problemu, który mają też ludzie. Czyli też jest podobnie, komputer startuje, jest jedno piknięcie czy dwa, zależnie jaki ten BIOS jest.
niby wszystko się inicjuje, bo słychać, że wszystko pracuje. Komputer się nie resetuje, ale nie ma obrazu, tak więc i jak już wcześniej wspominałem, jeśli macie możliwość, sprawdźcie na innym monitorze. No i uruchomcie bez żadnych akcesorii, czyli tak jak ja sprawdzałem, no tylko sam procesor, płyta z RAM-em, zasilacz do uruchomienia i monitor. I spróbujcie to odpalić. No jeśli to nie pomoże, wtedy możecie spróbować zresetować BIOS, wyciągając baterię i tam zrobić reset na zworce, jeśli taką macie, czy na guziku. Czekać chwilę, później włożyć baterię, no i sprawdzić ponownie. No i jeśli to nie pomoże, no to wtedy musicie sprawdzić na innym monitorze, gdzieś pożyczyć od kogoś i tak dalej. I, no i jeszcze można, no tylko że to będzie też problematyczne, bo jeśli nie ma obrazu, można też wgrać najnowszy BIOS, bo czasami jest wina BIOS-u, jest coś, wysypany BIOS czy coś i też może być taki problem, że nie będzie inicjować obrazu. No to tam BIOS, jeśli komputer uruchamia się prawidłowo i jeśli tutaj płyta nie wskazuje, jeśli jakaś tam ma te zabezpieczenia, te kontrolki, nic się na czerwono nie pali, to można spróbować przez jakiś F któryś tam ten BIOS wgrać automatycznie poprzez pendrive'a. No i wtedy sprawdzić ponownie, wszystkie procedury ponownie przeprowadzić i sprawdzić. Ale jeśli to nie pomoże, jeśli jest płyta na gwarancji, no to będzie trzeba to niestety odesłać. No bo już po prostu nie ma innych za bardzo kombinacji pomysłów, jeśli płyta startuje normalnie, tak więc może to być też jakieś inne uszkodzenie, może być uszkodzony procesor, czy coś innego na płycie. I no, jeszcze inne problemy są takie, no, że płyta wskazuje, że coś jest uszkodzone, są czerwone kontrolki, czy się płyta czas resetuje i takie tam inne rzeczy. No to już wtedy trzeba posprawdzać sobie na innym procesorze, inny RAM powkładać, bo czasami jest wina niekompatybilnego RAMu. Czasem też może być wina BIOS-u, trzeba sobie BIOS zresetować. A czasami nawet dyski M2, które niektóre płyty obsługują, mają te specjalne soty, czasami jest wina też dysku samego, że jest jakoś uszkodzony czy coś. No trzeba po prostu posprawdzać, pokombinować. No i czasami się problem rozwiąże, czasem nie, no to wtedy już trzeba płytę na gwarancję odsyłać i oni się bawią. No dobra, no ja tutaj w zasadzie jeszcze tego, no uruchamiałem już niby, jest tutaj wszystko ok, ale resztę jeszcze sprawdzę, jak postawię tutaj system i czy to będzie działać, czy nie będzie, na przykład jak niektórzy mają ludzie, że instalują Windows, a w różnym okresie czasu no po prostu albo się coś wiesza, bo płyta się resetuje i tak dalej. Będę dalej to testował, gdyby coś się jeszcze działo więcej, to no to wtedy się jeszcze odezwę, może już nakręcę jakiś inny filmik. I no i jeszcze mogę wspomnieć, jest jeszcze jeden pewien problem z tymi płytami. Jeśli ktoś chce używać dysku M2 i chce zainstalować stary Windows 7, no to tutaj już będzie też problem, bo niestety Windows 7 nie posiada dwóch sterowników od USB 3.0 i od kontrolera, jeśli dobrze mówię, od sterowników od tych dysków M2, czyli po prostu nie będzie z płyty Windows inicjował tego dysku, nie będzie go widział, nie będzie chciał go wykryć ani go zainstalować. Wtedy trzeba sobie wbić na neta, trochę poczytać i będzie trzeba własny Windows zmodyfikować i dograć do niego te właśnie dwa drivery, które można gdzieś tam bez problemu i wgrać, i nie wgrać, tylko gdzieś tam pobrać z internetu. No i później to trzeba sobie właśnie wgrać do tego Windowsa, którego będziemy, tego 7 chcieli zainstalować. No
Nowsze Windowsy nie mają już z tym problemu, bo mają te sterowniki. A siódemka oryginalnie nie wspiera, ale wyszły właśnie te poprawki, dzięki którym można sobie ten Windows zainstalować. No i można to sobie też zrobić taki instalacyjny Windows pendrive'a. To też się będę tym bawił, będę sprawdzał, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. No dobra, gdyby coś tu było nie tak, będzie coś z czymś problemy, no to jeszcze się odezwę. No mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli ktoś ma jakieś tam takie problemy jak ja, że to się nie uruchomiło, a nie, płyta nie wskazuje, że są jakieś inne problemy, no to można wtedy sobie w ten sposób jakoś pokombinować. No dobra, ja uciekam, także trzymajcie się. No i do kolejnego filmu. Cześć. World, end of heroes, when they started for the end of bloody war, they succeeded with